Dzień dobry, Ewa Tułacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza. A w tym wydaniu 23 lutego Światowy Dzień Walki z Depresją. Samorząd województwa zadba o dobry wzrok mazowszan. Rusza pilotażowy program. Jedyna taka szkoła branżowa w Europie w nowej siedzibie. 23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Samorząd Województwa Mazowieckiego, wychodząc naprzeciw temu problemowi, prowadzi liczne działania związane z profilaktyką zaburzeń depresyjnych wśród mieszkańców Mazowsza. Eksperci przewidują, że do 2030 roku depresja stanie się pierwszą, najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Czas pandemii pokazał, jak to są ważne problemy. Z tymi problemami stykamy się coraz bardziej. Szkoły nie są w stanie zabezpieczyć takiego wystarczającego wsparcia. Rodzina zostaje czasem sama. W roku 2024 w budżecie zabezpieczyliśmy 2 miliony złotych na takie wsparcie działań w obszarze psychiatrii. Depresja, podobnie jak wiele innych chorób, cechuje się mnogim wachlarzem objawów. To są przede wszystkim bardzo duży stres, którym sobie nie radzimy. Niecałe 4% pacjentów w Polsce, to jest ponad milion, tam 200 osób cierpi na zaburzenia depresyjne. Natomiast więcej zdecydowanie, bo ponad 16% to są osoby, które cierpią na różnego typu zaburzenia lękowe, zwane kiedyś zaburzeniami nerwicowymi. Konsekwencją tego po jakimś czasie są zaburzenia snu, niska samoocena, izolowanie się od ludzi, zaburzenia koncentracji uwagi. Zazwyczaj takie czerwone lampki to są trudności ze snem, z zasypianiem, jakieś natłoki myśli, nadmierne rozmyślanie, brak apetytu. Czerwoną lampką może być jakaś bardzo trudna sytuacja życiowa, która nam się przytrafi i po której jest nam trudno dosłownie wstać z łóżka. To wsparcie psychiatryczne, psychiczne jest niezwykle ważne, niezwykle potrzebne. Wiemy, że ono jest potrzebne na etapie i leczenia, ale później dochodzenia do zdrowia. Samorząd Mazowsza od wielu lat prowadzi szeroko zakrojone działania związane z poprawą zdrowia psychicznego mieszkańców województwa. W styczniu uruchomił program profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla osób po 60 roku życia. W tej grupie wiekowej problem depresji może dotyczyć około 280 tysięcy mieszkańców Mazowsza. Pomoc będzie można uzyskać m.in. w Warszawie, Mińsku Mazowieckim, Ostrołęce, Siedlcach i Chotomowie. Od 2022 roku funkcjonuje również program profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży, realizowany m.in. w Warszawie, Legionowie, Ostrołęce i Radomiu. Przez 16 miesięcy do programu zakwalifikowano 2100 dzieci i młodzieży, wśród których zdiagnozowano depresję lub stwierdzono jej objawy. Udział w obu programach jest bezpłatny i obejmuje m.in. przeprowadzenie badań przesiewowych w kierunku wykrycia depresji, konsultacje ze specjalistą oraz sesje terapeutyczne. Władze Mazowsza uruchomiły także pilotażowy program, w ramach którego powstały ośrodki wsparcia dla dzieci i młodzieży na terenie całego województwa, które pomagają młodym ludziom zagrożonym kryzysem psychicznym i uzależnieniami. Finansowane są także inne działania w tym zakresie, na przykład telefony zaufania. Pamiętaj, jeżeli potrzebujesz wsparcia, pomocy lub przeżywasz trudności, zadzwoń pod jeden z bezpłatnych numerów telefonów. Mazowsze rusza z pilotażowym projektem Dobry Wzrok Mazowszan. Jego celem jest zapobieganie chorobom wzroku. Mimo rozwoju medycyny wciąż jest wiele schorzeń prowadzących do utraty widzenia i dalej do niepełnosprawności. Niektóre z nich są nieuleczalne, ale są i takie, które możemy powstrzymać, o ile odpowiednio wcześnie trafimy do specjalisty i uzyskamy odpowiednią diagnozę. Praca przy komputerze czy coraz dłuższy czas spędzany przed ekranami smartfonów i telewizorów nie wpływa pozytywnie na nasz wzrok. Co drugi Polak w wieku od 16 do 54 lat nie widzi poprawnie, a co czwarty źle ocenia stan swojego wzroku. Do najczęstszych chorób oczu zalicza się retinopatię cukrzycową, jaskrę czy AMD, czyli zwyrodnienie plamki żółtej. Z licznych badań wynika także, że Polacy nie wiedzą, jak dbać o wzrok i co robić, aby go nie stracić. Dlatego samorząd województwa postanowił uruchomić nowy projekt, w ramach którego zbada wzrok mazowszan. Bardzo duża część populacji, czyli naszej mazowieckiej wspólnoty, niestety jest dotknięta różnymi chorobami narządu wzroku. Oceniamy, że to jest około 300 tysięcy. Często ci ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy ze stanu swojego wzroku. Często nie wiedzą, że są chorzy. Promocja zdrowia to jest na co dzień działalność każdego pracownika medycznego. Natomiast uznaliśmy, że ten element, który jest dla każdego człowieka niezwykle istotny, czyli wzrok, tych programów jest bardzo mało.
i jest to tak naprawdę pierwszy program profilaktyczny realizowany wspólnie z samorządem województwa mazowieckiego. Głównym celem projektu Dobry Wzrok Mazowszan jest zachęcenie mazowszan do profilaktyki i częstszych wizyt w przychodniach okulistycznych. W ramach tego projektu będziemy badać mieszkańców Mazowsza w ciągu roku. Mamy ambicje, żeby zbadać przynajmniej 1000 osób, jeżeli nie więcej. To jest takie minimum, które sobie zakładamy, żebyśmy mogli na podstawie tych badań oszacować, jakie są potrzeby Mazowsza, mieszkańców Mazowsza, jak wygląda ich zgłaszalność do lekarzy. Jednym z głównych czynników pogorszenia wzroku jest późne wykrycie rozwijających się chorób oczu. Przyczynia się do tego długi czas oczekiwania na wizytę w specjalistycznych poradniach okulistycznych. Kilka lat temu było robione badanie i okazuje się, że 30% Polaków nigdy nie było u okulisty, a wzrok nie jest dany nam raz na zawsze. Tylko w latach 2020-2023 samorząd Mazowsza przekazał ponad 33,5 miliona złotych oddziałom okulistycznym w mazowieckich szpitalach i placówkach zdrowotnych. Aby dotrzeć do mieszkańców, którzy mają utrudniony dostęp do opieki okulistycznej, Sejmik Województwa przeprowadzi wyjazdowe badania wzroku, które docelowo obejmą całe Mazowsze. Pilotażowy program rusza już 3 marca w Żyrardowie, 10 marca zapraszamy do Płocka, a 17 marca do Ciechanowa. Cykl badań zakończy się 24 marca w Bodzanowie. Zachęcamy do udziału w badaniu. W marcu ruszy także infolinia, dzięki której mieszkańcy Mazowsza będą mogli zaczerpnąć informacji na temat badań. W Garbatce Letnisku powstała nowa siedziba szkoły drzewnej. To najnowocześniejsza szkoła branżowa tego typu w Europie, zapewniająca kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku. Placówka wyróżnia się nie tylko wyglądem, ale przede wszystkim innowacyjnym podejściem do kształcenia. Inwestycja kosztowała ponad 116,5 miliona złotych i w całości została sfinansowana przez samorząd województwa mazowieckiego. Uczniowie od grudnia uczą się już w nowym budynku. Kompleks szkolny przyciąga uwagę nie tylko swoją architekturą, ale także wyposażeniem. W budynku znajdują się sale warsztatowe z profesjonalnymi maszynami, pracownie informatyczne i językowe, hala widowiskowo-sportowa czy komfortowy internat. Perełką są hala obróbki mechanicznej drewna i pracownie obróbki ręcznej drewna, artystyczne, specjalistyczne, pracownie krawieckie, tapicerskie. No, szkoła marzeń, można powiedzieć. To jest, myślę, największa nasza inwestycja edukacyjna, blisko 120 milionów złotych. Oczekujemy, że to będzie miejsce kreowania tych zawodów, które z jednej strony giną, ale z drugiej strony też zawodów kreatywnych, zawodów, które są blisko sztuki de facto, bo taki materiał, jakim jest drewno, no może być źródłem naprawdę arcydzieł. Ta szkoła powstała z miłości do naszych uczniów, z potrzeby, żeby mogli w nowoczesnej placówce się uczyć, ale też z takiego szacunku do tego, żeby kontynuować naukę, która jest wielkim rzemiosłem. Szkoła z tradycją, szkoła z historią. Jednym z najbardziej efektownych elementów nowej szkoły jest jej elewacja inspirowana nadświdrzańskim stylem architektury drewnianej. To nawiązanie do lokalnej tradycji i kultury, które nadają obiektowi niepowtarzalnego charakteru. To daje bardzo dużo uroku samej Garbatce, tak mi się wydaje. Wygląda to naprawdę jak okazała budowla, z zachowaniem oczywiście takiego klimatu Garbatki. Drzewna oferuje bogaty wybór kierunków i specjalności, co pozwala uczniom rozwijać się w różnych dziedzinach. W nowoczesnych i komfortowych warunkach pod okiem 66 wykwalifikowanych nauczycieli kształci się tu ponad 270 uczniów i 205 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Mamy różne kierunki, i drzewne, i leśne. Mamy również projektowanie, tak? Dzieci mogą się rozwijać. Będziemy wdrażać następne inne kierunki. Nowym takim kierunkiem to jest projektowanie krajobrazu. Wdrażamy nowe kierunki od przyszłego roku, myślę, już będą następne. No i będziemy się rozwijać. Według raportu Barometr Zawodów na 2024 rok cieśle i stolarze budowlani znajdują się w grupie 25 deficytowych zawodów w województwie mazowieckim, co oznacza, że są wśród zawodów najbardziej pożądanych i to nie tylko na Mazowszu. Nowoczesna szkoła drzewna w Garbatce daje więc uczniom szansę na zdobycie wartościowych umiejętności, które gwarantują im sukces na rynku pracy. Prawie 570 milionów złotych z budżetu województwa zasili tegoroczne inwestycje w Warszawie i okolicznych powiatach. Pieniądze pomogą w przebudowie Arsenału Warszawskiego czy w modernizacji placówek medycznych.
Łącznie w tym roku samorząd województwa mazowieckiego na terenie Warszawy i powiatów podwarszawskich zainwestuje 570 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 342 miliony złotych z budżetu województwa trafi na modernizację i remonty dróg w regionie warszawskim zachodnim i warszawskim wschodnim. Środki trafią m.in. na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 od Wołomina do Zielonki, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 721 od Piaseczna do Konstancina, czy remonty blisko 40 km dróg. Wkrótce rozpoczną się również prace przy budowie dwóch mostów nad rzeką Świder oraz kanałem Bielińskiego na drodze wojewódzkiej 801 w Otwocku. Cały nasz plan inwestycyjny to jest 2 miliardy złotych i to jest 30% naszego budżetu. Tu jest bardzo obciążony ruch. Jest też bardzo dużo kolizji, krzyżowań, trzeba budować ronda. Obydwa mosty zostaną przebudowane kompletnie, rozebrane na nowej konstrukcji, pobudowane w 9 miesięcy. Wartość tego zadania to blisko 13 milionów złotych. W samym tym subregionie podwarszawskim to blisko 20 zadań remontowych na blisko 100 milionów złotych. Do 9 placówek medycznych w Warszawie oraz Konstancinie Jeziornie, Dziekanowie Leśnym, Zagórzu, Pruszkowie i Otwocku trafi blisko 233 miliony złotych. W szpitalu Brudnowskim pieniądze przeznaczone zostaną na przebudowę zespołu oddziałów kardiologii, chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego. Jest to kompleksowa modernizacja oddziału, który nie był modernizowany 20 lat. Powstaną tam nowe węzły sanitarne, wentylacja, klimatyzacja, jak również sprzęt i aparatura medyczna. Ponad 39 milionów złotych pochłoną inwestycje w placówkach kultury. Zmiany czekają m.in. Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, w którym zmodernizowane zostaną północne i wschodnie skrzydło Arsenału Warszawskiego. W budżecie samorządu zarezerwowano w tym roku także ponad 2 miliony złotych na budowę linii kolejowej do lotniska w Modlinie. Wybitny aktor i ikona polskiego kina. Daniel Olbrychski uhonorowany został przez Sejmik Województwa Mazowieckiego odznaką honorową Zasłużony dla Mazowsza. Daniel Olbrychski to niekwestionowana legenda polskiego kina, która wykreowała niezapomniane postacie zarówno w teatrze, jak i w kinie. Zagrał w takich produkcjach jak Popioły, Potop, Ziemia Obiecana, Panny z Wilka, Brzezina czy Wesele. Występował również w zagranicznych filmach, na przykład Salt z Angeliną Jolie. Ja nie wiem, czy ja zasłużyłem to aż na tyle, ale to bardzo jest wzruszające. Dzisiaj aż odwołałem próbę, bo myślałem sobie, że skoro coś takiego mnie spotyka, to nie będę dzisiaj pracował. Dam wszystko, co umiem, najlepszego, żeby podziękować za to, co mnie dziś spotkało. Ceremonia uhonorowania aktora nie tylko podkreśla jego znaczenie dla kultury i sztuki w regionie, ale także inspiruje lokalną społeczność do dalszego wspierania i pielęgnowania talentów artystycznych. To jest medal honorowy, zasłużony dla Mazowsza. On się tym charakteryzuje, że przyznaje go Sejmik Województwa. I ciekawostką jest to, że musi być przyjęty w konsensusie, to znaczy ani jeden radny nie może się przeciwstawić, czyli dajemy te wyróżnienia szczególnym autorytetom. Ta decyzja została podjęta jednogłośnie przez wszystkich radnych. W związku z tym mamy jeszcze w Polsce tematy, które niezależnie od barw partyjnych, przekonań i poglądów potrafią nas wszystkich połączyć. Mieszka w Podkowie Leśnej, związany też z Warszawą. Grający w różnych teatrach na terenie Mazowsza, uczestniczący w imprezach, udzielający się także społecznie, politycznie. No jest to nasz po prostu sąsiad, mieszkaniec, mazowszanin. Życzyłam Danielowi, żeby to serce jego biło jak najdłużej i dla niego, dla naszej kultury, dla naszego wspaniałego Mazowsza, które on tak sobie ukochał też, i dla Polski. Za swoje wybitne osiągnięcia Daniel Olbrychski został uhonorowany ponad 50 nagrodami i wyróżnieniami, włączając w to tak prestiżowe odznaczenia jak francuska Legia Honorowa, Komandoria Sztuki i Literatury czy Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień. W naszych kurpiach przyroda jest z nami. Na każdym kroku. Obok nas, obok mnie. W wielu myślach, spojrzeniu, na wyciągnięcie ręki. Tutaj się urodziłam. Tutaj dbam o tradycje i przekazuję je dalej. Na Mazowszu pielęgnujemy naszą tradycję i żyjemy w zgodzie z naturą.